Zastanawialiście się już, czy Sawatun w krysztale to na pewno ona? Może jest to tylko iluzja? Czy w ogóle jest taka opcja? Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś przedstawię wam kawałek historii, przez którą powstała teoria, że tak naprawdę Sawatun z nami fizycznie nie ma. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Historia nazywa się Fałszywi Idole. Jest ona dostępna w artykułach na stronie bungee.net. Powstała 10 czerwca 2020 roku. Pierwszy fragment opowiada o tym, jak Zol został pokonany przez strażników i co się działo wtedy z Nokrisem. Był on wtedy bardzo rozczarowany. Uważał go za boga. Jednak po porażce czerwia zmienił on zdanie. Uznał, że bogów nie ma, a są tylko łańcuchy i ci, którzy stoją po jednym z ich końców. Drugi fragment opowiada, jak Nokris dryfował na północnym biegunie Marsa. Nie miał siły, by ożywić to, co było pod powierzchnią. Mimo, że Zol go rozczarował, dalej próbował go znaleźć, ale próby połączenia się były odrzucane. Nokris wiedział, że czerw żyje w skorupie innego świata. Chciał on znaleźć się w innych rękach, by dać im moc. Jeśli nie pamiętacie, to prawdopodobnie wtedy, gdy już mamy karabin Szepty Czerwia. Nokris jednak miał kawałek jego skóry. W trzecim fragmencie Nokris chce stworzyć własne wrota wstąpienia. Nie ma jednak wystarczającej mocy. Jednak strażnicy, szukający go, mieli jej aż nadto. Ich przemoc i strach były napędem do tego, by nasycić kawałek Zola i otworzyć przejście do sfery wstąpienia. Jednak Nokris nie spodziewał się, gdzie trafi. Trafił on do świata tronu Sawatun. Powiedział on jej, że Zol od niego uciekł. Ona zainteresowała się tym. Zaproponowała mu przymierze. Sawatun chce rozerwać łańcuch, chce przede wszystkim odejść od drogi miecza. I z jej strony wymóg jest taki, że Nokris nauczy jej nekromancji, a on chciał dostać dostęp do talentu śniącego umysłu. Oboje zgodzili się na tą umowę. Od tej pory Nokris miał też zakłócać połączenie ciemności z nami. Nokris zajął się tą sprawą, a iluzja dworu zniknęła za nim. Pozostał tylko samotny sługa, który, jak się okazuje, wypowiadał słowa zgodnie z życzeniem Sawatun. A jej obecność była tylko złudzeniem. Dzięki temu Sawatun dostała więcej mocy, gdyż nie tylko miała oddanie Nokrisa, ale też zwiodła go. Po tym, co przeczytaliśmy, widać, że Sawatun może nie tylko zmieniać swoją postać, ale też tworzyć iluzję siebie zamiast kogoś innego. Udało jej się oszukać Nokrisa, który jest całkiem potężnym czarownikiem, nawet bez Zola. Stąd też powstały teorie, że Sawatun nie ma w krysztale w komnatach Mary. Musielibyśmy też założyć w takim razie, że dalej karmi swojego czerwia mocą z tego oszustwa oraz że wszystko to, co teraz robi, to jest oszustwo. Jednak według mnie ta teoria nie jest prawdziwa. Jest kilka kwestii, które dają mi taki pogląd na to. Pierwsza z nich to historie z udziałem Sawatun. Mieliśmy możliwość zobaczenia, jak ona czuje się w ciele Ozyrysa w ostatnim mieście. Wilczy Skowyt opowiadał o tym, jak Ozyrys widzi wszystko, co ona z nim robi. Także to musiałoby być kłamstwem, jeżeli ta teoria jest prawdziwa. Drugą kwestią jest pogoń Zivu Araf za Sawatun. Właściwie to królowa wiedźma jest u nas całkiem bezpieczna, gdyż chronią ją i strażnicy, i przebudzeni. Dlaczego miałaby być gdzieś indziej, skoro może być bezpieczna właśnie u nas? Pamiętajmy, że jest ona heretyczką w oczach ciemności oraz w oczach swojej siostry. Trzecią kwestią jest jej chęć pozbycia się własnego czerwia. Ona faktycznie chce się go pozbyć i prawdopodobnie zrobi to wkrótce. Bardzo jej przeszkadza, gdyż ciągle wymaga od niej mocy. Podstawiając jakiegoś sługę, nie mogłaby zrobić nic w tym aspekcie. A pamiętajmy, że Mara dała tam też swoją klatkę, więc ciężko byłoby się zamieniać ze swoim sługą. Czwartą rzeczą jest to, że w tej formie nie można jej tak łatwo znaleźć, a czerw nie wymaga od niej oddawania mocy.
ale tu mamy tylko na potwierdzenie jej słowa. Niestety nie możemy wykluczyć tej teorii całkowicie. Pasowałoby to do królowej oszustwa, ale nie do końca, przynajmniej tak mi się wydaje, do jej motywów. Sytuacja tutaj wygląda tak jak Saladyna w sezonie Wybrańca. Zachowywał się wtedy jak zdrajca, ale nim nie był. Jednak teorie i rozgłos oczywiście były tak samo jak teraz. Do tego zaprojektowanie fabuły tak, żeby wszystko było kłamstwem, brzmi bardzo bez sensu. Nie sądzę, żeby gracze byli zadowoleni, jakby ta teoria była prawdziwa, ale dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Trzybor. Do zobaczenia.